Mnie. Spocznij. Dziś, 12 kwietnia 2019 roku, w Siedlcach, w przeddzień Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, czcimy 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Od 2007 roku, 13 kwietnia, obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przez aklamację uchwalił tę datę w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. W dokumencie czytamy: w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich pomordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Witam wszystkich uczestników uroczystości, którzy przybyli tutaj, aby wspólnie oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej na czele z prezydentem miasta Siedlce, panem Andrzejem Sitnikiem. Witam przedstawicieli Wojska Polskiego oraz siedleckich służb mundurowych. Witam kierowników i dyrektorów siedleckich jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych, regionalnych. Witam dyrektorów szkół oraz młodzież. Witam sztandary. Witam także rodziny i członków rodzin katyńskich, a także siedleckie media. Dziękuję księdzu proboszczowi Adamowi Patejukowi, księżom z parafii świętego Stanisława, błogosławionego męczennika, za sprawowanie mszy świętej w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz wszystkich pomordowanych przez NKWD. Wśród tysięcy bestialsko zabitych byli również mieszkańcy Siedlec i okolic.
policjanci i funkcjonariusze, oficerowie rezerwy powołani do wojska w chwili wybuchu wojny. Większość z nich reprezentowała polską inteligencję. Teraz nastąpi odczytanie Siedleckiej listy katyńskiej. Zginęli w Kozielsku i Katyniu kapitan Stanisław Bakuła, podpułkownik Antoni Balko, major Stanisław Bardziński, podpułkownik Jan Aleksander Bauer, kapitan Bogusław Wacław Bieliński, kapitan Lucjan Stanisław Błociszewski, kapitan Szymon Bojanowski, porucznik Tadeusz Borkowski, major lekarz Aleksander Brzustek, podpułkownik Roman Tadeusz Borbelski, major Ignacy Budkiewicz, major Władysław Ciekot, podpułkownik Jan Ciołkusz, kapitan Czesław Dąbrowski, major Franciszek Dmowski, porucznik Marian Dmowski, kapitan Zdzisław Zygmunt Dziewulski, major Bolesław Egers, kapitan Włodzimierz Józef Echman Kraus, kapitan Henryk Frenkiel, kapitan Stefan Marian Kaczmarz, major Stanisław Konopacki, kapitan Mieczysław Stanisław Kowalski, porucznik Zygmunt Kowalski, podpułkownik Wacław Ksieniewicz, kapitan Piotr Paweł Kubaj, major Franciszek Andrzej Kubala, major Oskar Rudolf Kuchnel, kapitan Jan Kuźma, kapitan Franciszek Majewski, porucznik Bolesław Wawrzyniec Maliszewski, porucznik Stanisław Malukiewicz, kapitan Filip Niebroń, major Wacław Marian Mieczykowski, kapitan Stanisław Niedbalski, podpułkownik Józef Oleński, kapitan Wacław Olszewski, porucznik Eugeniusz Opaliński, podpułkownik Czesław Raczkowski, kapitan Józef Rejdych, porucznik Sylwester Romański, porucznik Zygmunt Rostkowski, porucznik Zygmunt Rudnicki, podpułkownik Jan Sadowski, porucznik Witold Sienkiewicz, porucznik Bogumił Sikorski, porucznik Mieczysław Skolimowski, kapitan Alwin Stanisławski, major Wacław Stasiuk, Czesław Antoni Świnarski, podpułkownik Michał Tobiasz, kapitan Zygmunt Marian Tomaszewski, podpułkownik Stanisław Trojan, major Witold Trzaskowski, porucznik Stanisław Walczak, porucznik Edmund Roman Walczewski, porucznik Romuald Wasilewski, major Jan Marian Werner, major Józef Artur Widort, porucznik Ryszard Wierzbicki, kapitan Mieczysław Franciszek Wielogórski, kapitan Stefan Wierzeński, kapitan Piotr Wilczek, podpułkownik Władysław Kazimierz Wilczyński, porucznik Józef Wilkowiecki, pułkownik Artur Saturnin Wiśniewski, kapitan Mieczysław Franciszek Włodarski, kapitan Jerzy Andrzej Wodziński, porucznik Jan Wujastyk, kapitan Stanisław Wyszogród, major Stanisław Julian Żaboklicki, major Stanisław Zamrzycki, porucznik Teofil Zawadzki, porucznik Heliodor Henryk Zubik, porucznik Stefan Żelazowski. Zginęli w Starobielsku, Charkowie i Piatichatkach. Pułkownik Władysław Adamus, major Zdzisław Baczyński, kapitan Feliks Bogucki, major Wiktor Tadeusz Bajer, podpułkownik Jan Chrzanowski, porucznik Stanisław Dąbrowski, podpułkownik Teofil Dąbrowski, kapitan Kazimierz Romuald Dryżałowski, major Stanisław Franciszek Filas, kapitan Stefan Hajduk, generał brygady Jan Władysław Janiszowski, pułkownik Mieczysław Janowski, porucznik Czesław Michał Kajzer,
pułkownik Antoni Korzeniowski, podpułkownik Stanisław Kozłowski, podporucznik Mieczysław Krystyniak, major Stanisław Teodor Kulbicki, major Tadeusz Bonaventura Kuczyński, porucznik Stanisław Lech, kapitan Bolesław Leman, major Ludwik Lisowski, kapitan Witold Litwiniak, kapitan Wiktor Lwowicz Kostrzyco, porucznik Jan Bronisław Mariszewski, pułkownik Wiaczesław Michałowski, podpułkownik Wiktor Niedźwiecki, major Eugeniusz Olejniczakowski, kapitan Tomasz Walerian Olszewski, generał brygady Jan Maria Pióro, major Tomasz Przewór-Pniewski, kapitan Stanisław Pszczółkowski, podpułkownik Władysław Rajpert, major lekarz Wacław Ręczajski, porucznik Wiktor Roguski, generał dywizji Franciszek Józef Sikorski, kapitan Bolesław Silcz, podpułkownik Kazimierz Józef Zinger, generał brygady Mieczysław Sokół-Szachin, kapitan Bolesław Michał Staręga, porucznik Stefan Stefanow, major Szymon Storch, kapitan Ignacy Szewczyk, major Wincenty Bonaventura Świerczyński, Albert Tabortowski, rotmistrz Jan Waliński, podpułkownik Czesław Wardziński, major Stanisław Włoga, kapitan Eugeniusz Wojczal, porucznik Antoni Woronowicz, major Józef Gabriel Wysokiński, major Kazimierz Emilian Zaborowski, kapitan Jan Gościsław Żółkowski. Zginęli w Ostaszkowie, Twerze i Miednoje. Aspirant Aleksander Bareja, podinspektor Janusz Palcen-Hackalski, aspirant Kazimierz Jaworski, porucznik Jan Kępa, aspirant Tomasz Klenek, aspirant Grzegorz Konowałow, urzędnik sądu Władysław Kosiecz, aspirant Józef Kulenty, aspirant Franciszek Matusiak, nadkomisarz Leon Przygoda, podinspektor Julian Rodoniewicz, aspirant Jan Sobczak, podporucznik Ferdynand Stańczuk, aspirant Józef Staszczyk, porucznik Stefan Talacha, nadkomisarz Paweł Tuz, podkomisarz Aleksander Suchodolski, podkomisarz Władysław Wysokiński. Zginęli w Bykowni porucznik Szymon Korneluk, kapitan Bronisław Talarek, Stanisław Talarek, nadkomisarz Tadeusz Szczepkowski. Cześć ich pamięci. Zapraszam teraz prezydenta miasta Siedlce, pana Andrzeja Siednika, zabrania głosu. Szanowni mieszkańcy Siedlec, w tych dniach wspominamy wszystkich naszych rodaków zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni i innych miejscach. Polscy historycy kwalifikują zbrodnię katyńską, biorąc pod uwagę skalę represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji oraz jej przeprowadzenia jako zbrodnię ludobójstwa. Ofiary łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa i z tej przyczyny zostały skazane na zagładę. Kontekst zbrodni katyńskiej stanowiło wymierzone we wszystkie warstwy społeczne niszczenie polskości na obszarze sowieckiej okupacji, obejmującej m.in. deportację setek tysięcy Polaków w głąb ZSRR. 3 kwietnia minęło 79 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Pod koniec lutego 1940 roku we wspomnianych obozach więziono ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy różnych służb oraz ponad 8 tysięcy oficerów. Wśród uwięzionych znajdowała się duża grupa oficerów rezerwy powołanych do wojska w chwili wybuchu wojny. Większość z nich reprezentowała polską inteligencję. Byli to lekarze, prawnicy, nauczyciele szkolni i akademicy, inżynierowie, literaci, dziennikarze, działacze polityczni, urzędnicy państwowi i samorządowi. Obok nich w obozach znaleźli się również kapelani różnych wyznań. Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, w Starobielsku i Ostaszkowie
oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczpospolitej zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. Na dokumentach w tej sprawie znalazły się aprobujące podpisy m.in. Józefa Stalina. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku, a więc w czasie, kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRR przeprowadzonej przez władze sowieckie. Dziś będziemy mieli okazję wysłuchać wykładu pana doktora Rafała Roguskiego o ofiarach zbrodni katyńskiej pochodzących z naszego regionu. W naszym mieście żyją i kultywują pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej potomkowie tych bohaterów. My, Sierczanie, jesteśmy im za to wdzięczni. Pielęgnujmy posadzone przez nich dęby pamięci. Przeprowadzajmy młodzież na spotkania i wykłady, na których wspominamy pomordowanych naszych przodków. Tylko prawda jest wiarygodnym źródłem kształtowania światopoglądu. Pamiętajmy o ofiarach zbrodni katyńskiej. Oddawajmy im hołd. To nasi bohaterowie. Cześć ich pamięci. Jako pierwszy kwiaty składa prezydent miasta Siedlce Andrzej Sitnik i radny Rady Miasta Siedlce pan Robert Szczepanik. Siedlce. Kwiaty składa przewodniczący Henryk Niedźwiedzka, wiceprzewodniczący Maciej Nowak i radny pan Robert Gryczka. Garnizonu Siedlce, reprezentacja 18 Dywizji Zmechanizowanej Wojskowej Komendy Uzupełnień i 53 Batalionu Lekkiej Piechoty. Znicz pamięci zapalał komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlce, starszy brygadier Andrzej Zdyński i zastępca komendanta miejskiego policji, podinspektor Dariusz Dur. Partyjne Siedlce kwiaty składają radna Marlena Puzia oraz radny Robert Szczepanik. Składa pan Maciej Publikowski.
bardzo.